Dzisiaj będziemy sobie mówić o rodzajach opodatkowania. Jak zapewne wiecie, każde państwo utrzymuje się z podatków, które między innymi płacą przedsiębiorcy. I dzisiaj o tych rodzajach podatków, które płacą przedsiębiorcy od swoich dochodów, które uzyskują, będziemy mówić. Tak naprawdę mamy cztery formy opodatkowania. Mamy opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt i kartę podatkową. Podstawową i z reguły najczęściej stosowaną jest skala podatkowa, czyli tak zwane zasady ogólne. Obie nazwy są w użyciu. Polega ta skala podatkowa na tym, że opodatkowany jest dochód, a nie przychód według dwustopniowej skali. Dochód to jest przychód z działalności gospodarczej pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Czyli od wszystkiego tego, co zarobimy, odejmujemy koszty, które musieliśmy ponieść, żeby coś zarobić i wtedy otrzymujemy dochód. I od tego właśnie dochodu mamy liczony podatek. Jeżeli nasz dochód nie przekroczy kwoty 85 528 zł, to wtedy podatek nasz wynosi od dochodu 17%. Natomiast jeżeli nasz dochód przekroczy tą kwotę, to wtedy mamy 32% podatku. Jeżeli korzystamy ze skali podatkowej, mamy obowiązek prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Ponadto na koniec roku, czyli na dzień 31 grudnia, musimy zrobić tak zwany spis z natury, czyli inwentaryzację. Musimy sprawdzić, co mamy na naszym przysłowiowym magazynie. Musimy to wszystko policzyć i sprawdzić, czy nam się nasz stan z dokumentami zgadza. Podatek dochodowy jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego i zazwyczaj jest on odprowadzany w formie zaliczki, czyli określonej kwoty pieniężnej, która jest wpłacana na konto Urzędu Skarbowego. Zaliczki na podatek dochodowy w przypadku skali podatkowej płacimy albo miesięcznie, albo kwartalnie do 20 dnia miesiąca do Urzędu Skarbowego, z tym, że do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, czyli jeżeli chcemy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy za sierpień, to mamy czas do 20 września. Jeżeli natomiast chcemy odprowadzić podatek za miesiąc wrzesień, to mamy czas do 20 października. I tak adekwatnie do każdego miesiąca. Ponadto, po zakończeniu roku podatkowego, w przypadku naszej skali podatkowej, przedsiębiorca musi złożyć zeznanie roczne PIT-36 do 30 kwietnia. Jak każda forma podatku, skala podatkowa ma swoje zalety i ma swoje wady. Jeżeli chodzi o wady, to tak naprawdę po przekroczeniu tej granicznej kwoty dochodu 85 tysięcy zł, przedsiębiorca jest zmuszony do zapłaty podatku w stawce 32%. Ponadto ma obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. No i w związku z tym jest więcej formalności, które są związane z prowadzeniem dokumentacji firmowej. Jeżeli chodzi o zalety, to tutaj przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z ulg podatkowych, które są dostępne, ma prawo do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, ma prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, ma możliwość skorzystania z kredytu podatkowego, może pomniejszyć osiągnięty przychód o poniesione koszty uzyskania przychodu. Ponadto ma prawo do rozliczenia wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową na jednym zeznaniu rocznym. Kolejną formą opodatkowania jest podatek liniowy. W przypadku podatku liniowego przedsiębiorca ma opodatkowane dochody jedną stawką, 19%, bez względu na wysokość dochodu, który uzyska. Obowiązkowo w tym przypadku należy prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Zaliczki na podatek dochodowy, które odprowadzamy do Urzędu Skarbowego, przy opodatkowaniu podatkiem liniowym należy płacić miesięcznie lub kwartalnie, czyli podobnie jak w przypadku skali podatkowej. Zaliczki również płacimy do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, po zakończeniu roku podatkowego,
Podatnik opodatkowany podatkiem liniowym składa w Urzędzie Skarbowym zeznanie roczne PIT 36L do 30 kwietnia. Wadami podatku liniowego jest brak tak naprawdę prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych. Nie ma też prawa do kredytu podatkowego. Nie możemy się wspólnie rozliczyć z małżonkiem. Nie możemy się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie mamy kwoty wolnej od podatku. Natomiast mamy zalety takie, że mamy jedną stawkę podatku w wysokości 19% bez względu na wysokość dochodów, jakie osiągamy. W tej formie nie łączymy dochodów uzyskanych z różnych źródeł, co oznacza, że dochody opodatkowane liniowo nie będą miały wpływu na podwyższenie stawki podatku z dochodów, które są opodatkowane w skali podatkowej. Sposób wyliczenia podatku jest łatwiejszy, ponieważ nie trzeba pamiętać o tych dwóch stawkach 18 i 32% i mamy możliwość odliczenia od przychodu poniesionych kosztów podatkowych. Kolejna forma to jest ryczałt. I ryczałt jest dość specyficzną formą opodatkowania, bo jest liczony od przychodu, a nie od dochodu. Nie uwzględniamy tutaj kosztów, więc podatek jest liczony tak naprawdę od wyższej kwoty. Jednak rekompensatą tego są niskie stawki ryczałtu w zależności od tego, jaki rodzaj działalności wykonujemy i to wszystko jest uwarunkowane ustawowo. Na przykład 20% ryczałt ma lekarz weterynarii na prowadzenie swojej działalności, a 3% ma na przykład działalność gospodarcza czy też na przykład rybacy. Jednak z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt, nie może skorzystać każdy przedsiębiorca. Jest to związane z wysokością osiąganego przychodu. Ponadto ryczałt jest dla osób fizycznych uzyskujących przychód spoza rolniczej działalności gospodarczej, w tym uwzględniamy spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych. Dodatkowo tej działalności, znaczy są działalności, które bezwzględnie nie mogą być na ryczałcie, na przykład apteki nie mogą być na ryczałcie i to też jest uwzględnione w ustawie. Jakie mamy obowiązki, jeżeli jesteśmy na ryczałcie? Mamy obowiązek ewidencji naszych przychodów i rozchodów, nie musimy prowadzić księgi podatkowej. Mamy obowiązek spisu z natury, czyli zrobienia inwentaryzacji. Musimy posiadać i przechowywać dowody zakupu. Musimy prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto mamy obowiązek sporządzania wykazu składników majątku w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ostatnią formą opodatkowania jest karta podatkowa. I karta podatkowa jest przeznaczona jedynie dla tych podatników, których ustawodawca wymienił w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. I tutaj mogą być na przykład usługi rozrywkowe, opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi i tym podobne usługi. Karta podatkowa to tak naprawdę jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci, nie jest zależny od wysokości dochodu. Miesięczny podatek jest ustalany przez naczelnika Urzędu Skarbowego, który bierze pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczbę zatrudnionych pracowników i liczbę mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Żeby zgłosić chęć bycia na karcie podatkowej, musimy złożyć druk PIT 16 do Urzędu Skarbowego. Jakie mamy obowiązki na karcie podatkowej? Przede wszystkim nie ma księgi przychodów i rozchodów. Musimy wydawać rachunek na żądanie klienta. Musimy prowadzić ewidencję zatrudnienia, jeżeli ona jest. Podatek płacimy w formie karty podatkowej do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Tutaj wyjątkiem jest grudzień, bo za grudzień mamy czas do 28 grudnia. Roczne rozliczenie składamy na formularzu PIT 16A do 31 stycznia. I to jest deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Karta podatkowa ma zalety i wady, tak jak wszystkie poprzednie opcje, które Wam przedstawiłam. Jeżeli chodzi o wady,
To tutaj tak naprawdę jedną z największych wad jest to, że od przychodów nie możemy odliczyć kosztów uzyskania przychodów, czyli płacimy jakby podatek od wyższej kwoty. Możemy sobie odliczyć tylko i wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli chodzi o zaletę, zaletą jest niska wartość podatku płatnego okresowo i ona jest co miesiąc taka sama. Ponadto nie mamy obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. I jest ona opłacana, ta karta, niezależnie od osiąganych przychodów. Czyli jeżeli nie osiągniemy przychodu, to niezależnie, znaczy w zasadzie, jeżeli nawet osiągniemy wysokie przychody, to ta kwota będzie tak naprawdę taka sama. To wszystko, jeżeli chodzi o formy opodatkowania. Jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście zapraszam i dziękuję bardzo.